Odcinek 8. Potwór z Valdepeñas. 200 km na południe od Madrytu znajduje się miasto Valdepeñas. Jest to prowincja Ciudad Real. Obecnie w tej miejscowości mieszka około 30 tysięcy osób. A sprawa, o której dziś opowiem, trzymała w napięciu społeczeństwo tego regionu przez 10 lat. Od 1993 do 2003 roku. 20-letnia Sara Dotor i 24-letni Angel Ibáñez od 3 lat są szczęśliwą parą. Ona pracuje jako krawcowa, mieszka z rodzicami i piątką rodzeństwa. On uwielbia sport. Uprawia koszykówkę oraz kolarstwo. Pracuje w Walencji jako technik, który instaluje klimatyzację. Tam też mieszka ze swoją siostrą, a co 2 tygodnie w weekend przyjeżdża do Valdepeñas, aby spotkać się ze swoją dziewczyną. 19 czerwca 1993 roku jest sobota. Sara i Angel postanawiają spędzić ten wieczór razem. Na początku udają się do klubu o nazwie Gala. O godzinie 21 decydują się pójść do centrum miasta na lody. Tam spędzają około 2 godziny. Czerwcowe wieczory są zazwyczaj ciepłe. Dlatego też zakochani postanawiają udać się do parku miejskiego, który znany jest jako miejsce odwiedzane przez pary poszukujące prywatności. Dochodzi północ. Emerytowany ojciec Sary jest zdenerwowany. Jego córka zawsze wracała o tej godzinie do domu, a gdy miała się spóźnić, dzwoniła do matki. Tej nocy rodzice 20-latki nie mogą usnąć. Czekają do 6 rano i udają się na posterunek. Na miejscu zgłaszają, że ich córka nie wróciła do domu. Dyżurny policjant uspokaja ich. Twierdzi, że młodzi mogli przesadzić z imprezowaniem i trzeba jeszcze poczekać. Rodzice Sary dobrze znają swoją córkę. Są przekonani, że coś musiało się stać, skoro nie zawiadomiła ich, że nie przyjdzie tej nocy do domu. Udają się więc na posterunek Guardii Civil, czyli hiszpańskiej straży obywatelskiej. Liczą, że może oni podejmą jakieś działania. Niestety uzyskują tą samą odpowiedź. Minęło za mało czasu, aby stwierdzić, że młodzi zaginęli. Rodzice i przyjaciele Sary i Angela nie mają wyjścia. Postanawiają ich szukać na własną rękę. Idą w miejsca, w których zakochani byli poprzedniego wieczoru. Klub, lodziarnia, a następnie park miejski. O godzinie 17.40 w pobliżu torów kolejowych, które znajdują się w parku, jeden z poszukujących dostrzega, że ktoś leży na ziemi. Podchodzi bliżej i dostrzega zakrwawione ciało Angela Ibáñez. Na jego ciele widać ślady pobicia, a także rany zadane nożem. Wyraz jego twarzy jest przerażający, a rozdarta koszula leży na jego nogach. Jedna z osób grupy poszukiwawczej udaje się na posterunek, aby zawiadomić policję. W tym czasie pozostałym udaje się odnaleźć ciało Sary, które leży 60 metrów dalej. 20-latka leży w kałuży krwi. Od pasa w dół jest rozebrana. Na ciele widoczne są również ślady pobicia, a także rany zadane nożem. Nigdzie nie widać brakujących ubrań, jej spódnicy oraz bielizny. Wszystko wskazuje na napaść seksualną, ponieważ zegarki oraz okulary zakochanych nie zostały skradzione. Przeprowadzona sekcja zwłok ujawnia, że śmierć Sary oraz Angela nastąpiła między 23.30 a 1 rano. Na ciele Angela odnaleziono 5 ran kłutych. Wszystkie zadane są w okolice serca i są bardzo głębokie. To znaczy, że napastnik ewidentnie zaatakował, aby zabić. Oprócz tego na jego rękach oraz ramionach jest mnóstwo skaleczeń, co świadczy o tym, że Angel próbował się bronić. Na ciele Sary odnaleziono 7 ran kłutych, zadanych tym samym narzędziem. Wszystkie rany znajdują się na wysokości klatki piersiowej, a także szyi. Ponadto autopsja stwierdza, że Sara została dwukrotnie zgwałcona przed śmiercią. Całe społeczeństwo prowincji Ciudad Real jest wstrząśnięte tą zbrodnią.
Pogrzeb pary odbywa się 3 dni od odnalezienia ciał. Na miejsce przybywa 5 tysięcy osób, a sama ceremonia przebiega dość dramatycznie. Rodzina zamordowanych nie potrafi kontrolować swoich emocji. Co chwilę słychać zdesperowane krzyki, a także wybuchy płaczu. Mimo że Angel i Sara nie byli małżeństwem, ich rodziny zdecydowały się pochować ich razem. Tego wieczoru wszystkie imprezy w dzielnicy San Juan zostają zawieszone, a mieszkańcy miasta domagają się sprawiedliwości. Przez kolejne tygodnie w Valdepeñas panuje psychoza. Ludzie boją się wychodzić wieczorem z domów, a wszyscy zachowują szczególną ostrożność, wiedząc, że wśród nich może być morderca. Policja poszukuje świadków. Sprawa zostaje też nagłośniona. W pierwszej kolejności zostają przesłuchane osoby, które w tym regionie karane były już za przestępstwa seksualne, a także napady. Wśród mieszkańców słychać coraz głośniejsze plotki. Ludzie mówią, że za zbrodnią najprawdopodobniej stoją więźniowie z zakładu Herrera de la Mancha. Zakład ten oddalony jest o 45 km na północny wschód od Valdepeñas. Niektórzy skazani odbywają karę na zasadzie régimen abierto, czyli otwartego reżimu. Jest to system odbywania wyroku na zasadzie półwolności, w której więzień ma jedynie obowiązek spędzenia nocy w zakładzie karnym. Podobno dwóch skazanych widziano w okolicy miejsca zbrodni o 1:30 nad ranem. Podobno jeden z nich kolejnego dnia miał na ubraniu ślady krwi. Ludzie podejrzewają, że tej nocy więźniowie mogli nie wrócić do zakładu, co umknęło uwadze władzom Herrera de la Mancha. Okazuje się również, że wśród przestępców odbywających karę na zasadzie otwartego reżimu, dwóch z nich odbywa wyrok za morderstwo, którego dokonali przy użyciu broni białej, o cechach podobnych do broni użytej do zamordowania Sary i Angela. Śledczy dokładnie sprawdzają ten trop, ale ostatecznie podejrzenia nie zostają potwierdzone. W więzieniu Herrera de la Mancha nie odnotowano żadnej ucieczki. Przesłuchano też więźniów, którzy tego wieczoru mogli przebywać poza więzieniem. Nie znaleziono też żadnych śladów krwi na ubraniach czy też rzeczach osobistych. Podczas kolejnych miesięcy policja przesłuchuje ponad 100 osób. Kilka z nich zostaje zatrzymanych, ale ostatecznie nikogo nie da się połączyć z morderstwem. Z czasem policji zaczynają kończyć się pomysły. Wszystkie tropy urywają się i sprawa staje w miejscu. Przenosimy się teraz do sierpnia 2003 roku. Yolanda Saez odeszła od męża 5 miesięcy temu. Udaje się na policję, gdzie oskarża go o znęcanie się nad nią przez kilkanaście lat małżeństwa. Owocem ich związku są dwie córki. Kobieta opowiada policji, jak jej mąż Gustavo Romero znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Często dochodziło do brutalnych pobić i teraz chce, aby poniósł z tego konsekwencje. Mężczyzna wkrótce zostaje aresztowany i osadzony w zakładzie Herrera de la Mancha. Po pewnym czasie Yolanda Saez dowiaduje się, że inna kobieta o imieniu Annabel zarejestrowała się w urzędzie w Valdepeñas jako partnerka jej męża i chce odwiedzić go w więzieniu. Annabel twierdzi, że przez kilka lat żyła z Gustavo na Wyspach Kanaryjskich, mieszkali razem i dalej są parą. Ta informacja rozwściecza Yolandę. Jej mąż faktycznie wyjechał na Wyspy Kanaryjskie, ale nic nie wiedziała o jego romansie. Choć romans, który trwa kilka lat, można raczej nazwać związkiem albo jego drugim życiem. Poniżona kobieta ponownie udaje się na policję. Wyznaje, że jej mąż jest osobą, która jest poszukiwana od 10 lat. Zeznaje, że to on zabił Sarę i Angela w parku w Valdepeñas. Początkowo śledczy nie dowierzają. Podejrzewają, że Yolanda chce zemścić się na mężu za zdradę. Kobieta opowiada o sobocie 19 czerwca 1993 roku. W tamtym czasie wychowywała małą córkę, a także była w kolejnej ciąży. Jej mąż wrócił do domu bardzo późno. Był cały zakrwawiony, a także podekscytowany. Wyznał, że zabił dwóch młodych ludzi.
Opowiedział dokładnie o dokonanej zbrodni, a także zastraszył żonę, aby ta nikomu nic nie mówiła. 5 dni po morderstwie, gdy o tej zbrodni zaczęło być bardzo głośno, Gustavo Romero postanowił uciec. Pozostawił swoją ciężarną żonę i wyjechał na Wyspy Kanaryjskie. Wkrótce ułożył tam sobie życie z inną kobietą, z Annabel. Gdy minęło prawie 5 lat, Gustavo Romero uznał, że sprawa morderstwa wystarczająco ucichła i postanowił wrócić do żony, do Valdepeñas. Po powrocie zrobił wszystko, co możliwe, aby zaprzyjaźnić się z 2 braćmi zamordowanej przez niego Sary Dotor. Co jakiś czas pytał ich, czy wiadomo coś nowego w sprawie morderstwa. Dzięki temu znał każdy krok policji. Mimo zeznań Jolandy, policja dalej ma wątpliwości. Nie byłby to pierwszy raz, gdy zdradzona kobieta pomawia swojego partnera. W końcu kobieta wyznaje, że jej mąż powiedział, gdzie ukrył narzędzie zbrodni. Policjanci udają się do wskazanego miejsca i odnajdują nóż na dnie studni 100 metrów od jego domu. Jest to obusieczny nóż motylkowy, na którym dalej są ślady krwi. Po zbadaniu krew z noża zostaje dopasowana do DNA zamordowanej pary 10 lat temu. Wkrótce Gustavo Romero zostaje przesłuchany jako podejrzany o morderstwo z 1993 roku. Mężczyzna bardzo szybko przyznaje się do winy i opowiada o tym, co zdarzyło się tego tragicznego dnia. W parku miejskim w Valdepeñas był od godziny 16 i jeździł na rowerze. Około 23 zaczął obserwować młodą parę. To była Sara oraz Angel. Siedzieli na ławce, całowali się, ale w pewnym momencie dostrzegli, że ktoś ich podgląda. Kilkakrotnie zmieniali miejsce, aby pozbyć się obserwatora. W pewnym momencie Gustavo podszedł do nich i zaczął grozić nożem Angelowi. Zmusił parę, aby udali się z nim w puste i ciemne miejsce obok torów kolejowych. Młody mężczyzna, wierząc, że jest ofiarą rabunku, sięgnął po portfel i wręczył swojemu oprawcy równowartość dzisiejszych 18 euro. Tylko tyle miał przy sobie. Nagle Sara powiedziała, że go poznaje. Jej brat pracuje u mężczyzny, którego Gustavo jest siostrzeńcem. Widziała go już kilka razy. Wtedy napastnik zaczął dźgać Angela w klatkę piersiową, celował w serce i chciał go zabić. Przerażona Sara rozpoczęła ucieczkę, jednak Gustavo szybko ją dopadł. Kobieta zdołała przebiec zaledwie 60 metrów, napastnik dźgnął ją w szyję i kobieta upadła płasko na twarz. Gdy jeszcze żyła, została dwukrotnie zgwałcona, a następnie kilka razy dźgnięta w szyję oraz w klatkę piersiową. Gdy było po wszystkim, Gustavo zabrał jej ubrania i wrzucił je do pobliskiej rzeki. Policja nigdy ich nie odnalazła. Następnie morderca poszedł do domu, a 100 metrów przed dotarciem na miejsce wyrzucił nóż do pobliskiej studni. Gustavo Romero zeznaje, że planował ich tylko obrabować. Był w tym czasie bezrobotny, miał ciężarną żonę i córkę na utrzymaniu, jednak gdy Sara go rozpoznała, wszystko wymknęło się spod kontroli. To jednak nie wszystko. Gustavo wyznaje, że morderstwo zakochanych z 1993 roku nie jest jedynym przestępstwem, którego dokonał. Opowiada o tym, co wydarzyło się 25 czerwca 1998 roku. Rok wcześniej wrócił z Wysp Kanaryjskich. Dorabiał w kilku miejscach. Montował płyty gipsowo-kartonowe, pracował też w firmie mięsnej, a także jako kucharz w domu publicznym. Tego dnia, 25 czerwca, skończył pracę około 16:30. Wsiadł do samochodu i postanowił trochę pojeździć, zanim wróci do domu. Wprawdzie nie miał prawa jazdy, ale często lubiał udawać się na przejażdżki po okolicy. Kierował się na północ, a około godziny 19, jadąc polną drogą w miejscowości Membridzia, dostrzegł młodą kobietę na rowerze. To była Rosana Maroto, 22-letnia studentka sztuki, która właśnie wracała do domu. Gustavo wyznaje, że chciał ją wyprzedzić,
ale ostatecznie nieumyślnie ją potrącił. Gdy wyszedł z samochodu, dziewczyna nie reagowała. Dlatego w strachu przed konsekwencjami w pierwszej chwili postanowił wsadzić ją do bagażnika i odjechać. Zabrał również jej rower i przejechał około 10 km aż do opuszczonego domu wiejskiego. Dziewczyna się ocknęła, a ten siłą zaprowadził ją do środka. Rozebrał ją i zmusił do seksu oralnego. Dziewczyna była sparaliżowana strachem. Spełniła więc wszystkie żądania napastnika, wierząc, że potem ją uwolni. Po wszystkim Rosana zwymiotowała na swoje szorty. Następnie Gustavo dokonał gwałtu i kazał jej się ubrać. Wtedy ją zaatakował. Chciał ją udusić. Dziewczyna broniła się, co rozgniewało napastnika. Uderzył ją mocno, a gdy ta była półprzytomna, poszedł do samochodu, wyjął z bagażnika buty sportowe należące do dziewczyny, wyciągnął z nich sznurówki i udusił nimi Rosanę. Następnie wrzucił jej ciało do studni znajdującej się 5 km od miejsca zbrodni. Studnia ta miała około 20 metrów głębokości. Wszystkie rzeczy młodej dziewczyny włożył do jej plecaka. Zabrał je za sobą, a w drodze do domu porzucił jej rower. Kolejnego dnia poszedł do pracy, a około północy postanowił pozbyć się plecaka. Szorty, na które zwymiotowała Rosana, były nasycone jego nasieniem oraz śliną dziewczyny. Opłukał je wodą, a następnie ponownie włożył do plecaka. Do środka włożył również kamień o wadze około 7 kg i wyrzucił wszystko do rzeki Jabalón, oddalonej o 50 km na zachód od Valdepeñas. Poszukiwania Rosany rozpoczęły się kolejnego dnia. Przeszukana została okolica, w tym zbiorniki wodne i 300 z 1000 okolicznych studni. Jednak ta, w której ukryte było ciało Rosany, nie została sprawdzona. Wkrótce odnaleziono rower należący do zaginionej, ale to nie naprowadziło śledczych na żaden trop. Wyznaczono nagrodę za pomoc w odnalezieniu Rosany Maroto w wysokości 25 milionów peset, co w przeliczeniu daje ponad 150 tysięcy euro. Jednak, aby otrzymać dokładną kwotę, trzeba również wziąć pod uwagę inflację. Kilka dni po zaginięciu Rosany poziom rzeki Jabalón obniża się i odsłania plecak należący do zaginionej. Policja przebadała ślady biologiczne znajdujące się na szortach dziewczyny. Odkryła ślady nasienia oraz ślady należące do Rosany. W czasie śledztwa policja wytypowała kilku podejrzanych, jednak nie udało się dopasować DNA żadnego z nich ze śladami pobranymi z szortów dziewczyny. Śledztwo nie zostało rozwiązane. Stało w miejscu przez kolejne 5 lat, a rodzice Rosany nie wiedzieli, co stało się z ich córką. W tym czasie Gustavo Romero ciągle śledził przebieg poszukiwań zamordowanej przez niego 22-latki. Gustavo wskazuje studnię, do której wrzucił ciało Rosany. Studnia znajduje się na skraju jednej z setek polnych dróg i podczas pierwszej inspekcji śledczy nie znajdują ciała. Gustavo jednak dobrze pamięta to miejsce i nalega, aby jeszcze raz sprawdzili tą właśnie studnię. Kolejnego dnia do studni o średnicy 1 metra zostaje wprowadzony reflektor i zostają odnalezione ludzkie szczątki. Po 5 latach śledczy odnajdują jedynie szkielet Rosany Maroto. Wydobywanie szczątek odbywa się w świetle potężnych ognisk, kość po kości, przy pomocy improwizowanych noszy. Po badaniach genetycznych potwierdza się, że odnaleziony szkielet należy do Rosany. Przebadane zostają również ślady biologiczne z jej odnalezionego plecaka i porównane z DNA Gustavo Romero. Ślady nasienia należą do niego. Przypomnę, że Gustavo Romero został zatrzymany w drugiej połowie 2003 roku. Na chwilę wróćmy do poprzedniego, 7 odcinka. Zapewne pamiętacie, że za morderstwo Beatriz Agredano Lozano z 1996 roku zostało skazanych dwóch mężczyzn, którzy od początku przesłuchań zeznawali, że w morderstwie brało udział aż 4 osoby.
Ponadto DNA pobrane z paznokci zamordowanej Beatrice nie pasowało do DNA żadnego z nich, dlatego śledztwo pozostało otwarte, mając na uwadze to, że w tej zbrodni musiało brać udział więcej osób. Angel Belinchon, który zadał śmiertelny cios ciężkim kamieniem w głowę Beatrice, po aresztowaniu w 2000 roku wyznał swojej żonie, że tak naprawdę brał udział w 3 zabójstwach. Pierwsze związane było ze sprawą Suzanne Ruiz, o której opowiadałam w 6 odcinku. Martwe ciało 16-latki zostało znalezione w Kosladzie w 1993 roku, jednak nie zabezpieczono przy niej żadnych śladów DNA oraz odcisków palców, a ostateczna wersja mówi o tym, że śmierć dziewczyny była naturalna. Druga zbrodnia, o której mówił, to zabójstwo Beatrice Agredano Lozano z 1996 roku. Za to morderstwo został ostatecznie skazany na 31 lat i 6 miesięcy więzienia. A trzecie morderstwo, o którym powiedział żonie, dotyczyło zabójstwa Rosany Maroto z 1998 roku. Dlatego też w 2004 roku sąd postanowił przeprowadzić test mający na celu porównanie DNA Gustavo Romero z DNA wyodrębnionym ze śladów biologicznych, które Beatrice Agredano Lozano miała za paznokciami. Sam Gustavo od początku zaprzeczał, że miał coś wspólnego z tym morderstwem. Ostateczne wyniki wykluczyły jego udział w tym zabójstwie. W tym przypadku Angel Belinchon kłamał. Najprawdopodobniej chciał zastraszyć swoją żonę, ponieważ gdy ta powiedziała o wszystkim policji, zaprzeczał, aby brał udział w jakimkolwiek innym przestępstwie niż to, za które ostatecznie został skazany. Do procesu dochodzi 22 kwietnia 2005 roku. Gustavo Romero zostaje skazany łącznie na 113 lat więzienia. 76 lat za rozbój z zastraszeniem Angela Ibanesa i Sary Dotor, napaść seksualną oraz morderstwo. Ponadto zostaje zobowiązany do wypłaty odszkodowania rodzinom ofiar w wysokości 900 tysięcy euro. 37 lat za zabójstwo i gwałt na Rosanie Maroto. Zostaje także zobowiązany do wypłaty odszkodowania rodzinom ofiar w wysokości 360 tysięcy euro. Udało mi się odnaleźć artykuł, w którym przedstawiony został profil psychologiczny Gustavo Romero. Zdiagnozowano u niego antyspołeczne zaburzenia osobowości, które uniemożliwiły mu rozróżnienie dobra od zła. Jednak psycholodzy stwierdzili, że posiadał wystarczającą moc psychiczną, aby poznać zakres swoich działań. Stwierdzono, że mordercą kierował impuls seksualny. Brakowało mu empatii i wyrzutów sumienia za swoje czyny. Odczuwał głęboką pogardę dla życia innych, był manipulacyjny, zastraszający i mordował z okrucieństwem, a także radością. Był to wędrowny i niezorganizowany seryjny morderca, który improwizował każdy ze swoich czynów. Swoje ofiary wybrał przypadkowo, z zamiarem dopuszczenia się wykorzystywania seksualnego. W swoich działaniach nie stronił od używania przemocy fizycznej. Do zabójstw używał noża, powodując powolną śmierć swoich ofiar. Nie było sensu twierdzić, że jego motywem była kradzież z powodu jego poważnych problemów ekonomicznych, ponieważ jego przestępstwa zdradzały jego patologiczny profil seryjnego mordercy. Podczas procesu Gustavo wyrażał skruchę. Napisał nawet listy z przeprosinami do rodzin swoich ofiar. Przedstawię wam cytat z tego listu. Z głębi duszy chciałbym przeprosić za wszystkie szkody i poddać się karze, która została na mnie nałożona, ze wszystkim, co się z nią wiąże. A także chciałbym móc zmienić wszystko, co zrobiłem, ponieważ wiem, jak wiele bólu wam zadałem i wyobrażam sobie, że nienawiść, jaką do mnie żywicie, jest ogromna. List zakończył się: do Angela, Sary i Rosany, z całego serca bardzo mi przykro, wybaczcie mi. Obecnie Gustavo przebywa w izolatce bez żadnej możliwości kontaktu z innymi więźniami i chociaż może pójść na siłownię lub wyjść na patio, zawsze musi to robić sam i w innym czasie niż reszta skazanych. Zagadką pozostaje pytanie, dlaczego Gustavo przyznał się do morderstwa Rosany Maroto? Zdanie na ten temat jest podzielone.
Wiele osób twierdzi, że mężczyzna obliczył, że kara, którą będzie musiał odsiedzieć za 2 morderstwa, byłaby taka sama jak za 3. Według tych osób Romero wyznał prawdę w wyniku swojej próżności i chęci zostania celebrytą. Inni uważają, że Gustavo Romero, targany wyrzutami sumienia, postanowił przynieść ulgę rodzicom Rosany Maroto, która przez ostatnich 5 lat żyła w zawieszeniu, nie wiedząc, co stało się z ich córką. Dla mnie osobistą zagadką pozostanie również fakt, że Yolanda Saez nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej za to, że przez 10 lat ukrywała mordercę. Jak jest to możliwe, że gdy w końcu zdobyła się na odwagę i postanowiła walczyć o sprawiedliwość za to, co spotykało ją przez kilkanaście lat małżeństwa, dalej nie miała chęci powiedzieć o tym, o czym wiedziała? Dopiero gdy uzyskała informację, że jej mąż przez kilka lat miał kochankę, wyznała skrywaną przez 10 lat tajemnicę. A gdyby wyznała prawdę w 1993 roku, Rosana Maroto żyłaby do dziś i miałaby 44 lata. To koniec odcinka 8. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje oraz komentarze, również te krytyczne. Obecna forma odcinków nie jest jeszcze dla mnie w pełni satysfakcjonująca i dalej będę pracować nad jakością. Oprócz tego chciałabym poinformować, że otworzyłam swój profil na Patronite. Jest to strona, dzięki której można wspierać finansowo twórców różnej branży, w tym youtuberów i podcasterów. Ja zbieram na opłatę serwera, dzięki któremu mogę udostępniać kolejne odcinki w formie podcastu. Jeżeli ktoś ma ochotę mnie wesprzeć, zapraszam. Link do mojego profilu na Patronite umieszczam w opisie tego odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.